Wujek Nigel, pingwin i wujek szeregowego, pochodzi z Wielkiej Brytanii. Przypomina Baka Rokuta, gdyż też tropi czerwonego wiewióra i próbuje go złapać. Wystąpił tylko w jednym odcinku. Jego przykrywką jest robienie z siebie niezbyt rozgarniętego fajtłapy. Określa to jako mydliny na oczy niewtajemniczonych. Jest bardzo wysoki i posiada charakterystyczny, jasny zarost. Postać jego wujka parodiuje Jamesa Bonda. Potrafi pisać i czytać, co udowodnił wysyłając szeregowemu list. Tak naprawdę nie mógłby być wujkiem szeregowego, ponieważ należy do innego gatunku pingwinów. Po raz pierwszy zostaje wspomniany w odcinku Król jest sam. W oryginalnej wersji natomiast zostaje wspomniany po raz pierwszy w odcinku Bombowa rozrywka. Jednak w polskiej wersji szeregowy wspomina o wujku Andrzeju. Zoe to Fredka mieszkająca w mieszkaniu Gladys. Starsza kobieta myśli, że jest ona kotem. Dlatego przygarnęła ją, wychowuje i karmi. Wcześniej mieszkała na ulicy i głodowała. Teraz ma wszystko co pragnie. Wystąpiła tylko w odcinku Koty 2. Tam Gladys za kota uznała także króla Juliana. Lemur od razu się w niej zakochał. To okropnie denerwowało Fredkę. Starała się go pozbyć, bo lemur prawie dał się poznać, że nie jest kotem. Gdy Julian odszedł, zaczęła dostawać podwójne porcje jedzenia. Złoty wiewiór był strażnikiem skarbu Złotego Wiewióra. Pojawił się tylko w prologu odcinka Zaginiony skarb Złotego Wiewióra. W 1911 roku chronił klucza do skarbu przed szczurami. Aby przedmiot nie dostał się w ich ręce, wrzucił go do kapsuły czasu, która miała być otwarta dopiero za 100 lat. A jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to zostaw komentarz o treści Złoty Wiewiór.